Dzisiaj chciałbym przedstawić trzy partie. Wszystkie grane były przez dwójkę arcymistrzów, ale co ciekawe, trwały po kilkanaście posunięć, bo jak się okazuje, nawet arcymistrzowie, nawet zawodnicy najwyższej światowej klasy, oni także nie są nieomylni. I w tych właśnie partiach zdarzyło się tak, że za każdym razem jeden z arcymistrzów popełniał gruby błąd, bardzo, bardzo duży już w debiucie, i partia kończyła się dosłownie błyskawicznie. Pierwsza z tych partii myślę, że może być wielu osobom znana, ponieważ była publikowana w wielu szachowych książkach. Sama pozycja już pod sam koniec była też przedstawiana w wielu zbiorach kombinacji, ponieważ jest to kombinacja matowa. A chodzi tu o partię Reti-Tartakower. Rozgrywana była obrona Karokan E4, C6, D4, D5, skoczek C3, pionek bije na E4, skoczek odbija, skoczek F6, hetman D3 i E5. Nietypowy ruch ze strony Tartakowera i nie jest to posunięcie, które byłoby godne pochwały, ponieważ kiedy białe po prostu zdecydują się na odbicie na polu E5, jak widzimy, to okazuje się, że żadna z czarnych figur nie ma możliwości w tej chwili odbić tego pionka na polu E5. Tartakower oczywiście zdawał sobie z tego sprawę, ale on miał swój własny plan. Postanowił, że zagra hetmanem na A5, a później w dalszej kolejności ten hetman odbije pionka na E5. Ale całe to zamierzenie jest dosyć podejrzane, bo przecież kiedy ktoś się uczy gry w szachy, zasad gry w debiucie, to od razu zawsze jest powiedziane, że należy unikać w debiucie wyprowadzania przedwczesnego hetmana, jeżeli to nie jest konieczne. Że lepiej pomyśleć o na przykład figurach lekkich, o roszadzie. A spójrzmy tu na lekkie figury czarnych. Skoczek B8, goniec C8, goniec F8 nie grają, a tymczasem czarne wykonują jedno posunięcie hetmanem na A5, zaraz drugie posunięcie na E5. Kto wie, być może będzie ten hetman dalej przeganiany. Nie jest to taka gra w debiucie, jaką można by pochwalić. Natomiast Reti dzięki takiej grze Tartakowera może spokojnie wyprowadzić wstępem swojego gońca na pole D2. Hetman pobił na E5, zgodnie z planem. I teraz Reti zagrał w taki oto sposób. Wykonał długą roszadę. I jak się okazuje, ta długa roszada to jest pułapka. Gdyby teraz zdecydowały się czarne na przykład na wzięcie hetmanem skoczka na polu E4, to wówczas wieża E1. Uznał więc Tartakower, że lepsze będzie wzięcie skoczkiem. I zakładał, że nawet jeżeli teraz zagrają to samo białe, wieża na E1, a później pionkiem na F3, to nic złego tutaj mu się nie stanie. A tymczasem stało się. Hetman D8 szach. I jest po partii. Nie ma żadnej obrony. Trzeba brać hetmana. Tak też się stało. A teraz jest podwójny szach. Goniec G5. Atakuje ten goniec wieżę, atakuje króla, a jednocześnie zwolnił drogę własnej wieży. Jeszcze tu jest szach z odsłony, szach podwójny. No i teraz, jeżeli król pójdzie na E8, to oczywiście wieża D8 szachmat. Jeżeli zaś pójdzie na C7, to mat jest z pola również D8, ale gońcem. W 11 posunięciach Reti zdało więc pokonać zawodnika tej klasy, co Ksawery Tartakower. Nietypowa pozycja, nietypowy mat, ale też i nietypowa porażka w karierze tak znakomitego szachisty jak Tartakower. Okazuje się, nawet on przegrywał niekiedy, w tym akurat przypadku wyjątkowo, aż tak szybko. Następna partia grana była w 1921 roku przez Aleksandra Alechina białymi i przez Maxa Ełwego czarnymi w Hadze. Wiele osób, myślę, może wiedzieć, że obydwaj panowie zmierzyli się na początku lat 30. w dwóch meczach o Mistrzostwo Świata. Za pierwszym razem wygrał Ełwę, za drugim Alechin w spotkaniu rewanżowym. Tu akurat Ełwę, czyli zawodnik holenderski, nie był jeszcze tak znaną postacią w świecie szachowym, no ale miał już okazję zmierzyć się z Alechinem. Jednak jak się okazuje, tym razem akurat, jeszcze wtedy na ówczesnym jego poziomie zrozumienia szachów, starcie z Alechinem zakończyło się dla niego bardzo, bardzo źle. Zobaczmy, jak potoczyła się ta partia. E4, E5 i teraz w drugim posunięciu Alechin wybiera partię wiedeńską, czyli otwarcie dzisiaj już raczej rzadko stosowane na turniejach czy w meczach tak wysokiej rangi pomiędzy tak mocnymi szachistami. Skoczek F6, goniec C4, goniec B4 i posunięcie pionkiem na F4. Niektórzy nawet żartują, że partia wiedeńska z uwagi na fakt, że często stosowany jest ten właśnie ten ruch F4, to jest jak gdyby
ulepszony gambit królewski, bo tak czy siak jest wykonany ten ruch F4. Idee wszystkie z gambitu królewskiego są zwykle stosowane, a jednak oprócz tego też unikają białe wielu nieprzyjemności, które w niektórych wariantach czarne mogą im sprawić. EUB wziął pionka, E5, hetman A7 ze związaniem, hetman E2, no i teraz już związania nie ma. Trzeba coś zrobić ze skoczkiem. Uznał EUB, że czas się tutaj cofnąć na pole G8, no ale tutaj to już sprawia, że białe mają przewagę przestrzeni, przewagę w rozwoju. Skoczek D5, znakomity ruch. Od razu jak tylko skoczek cofnął się na G8, to pole D5 stało się dostępne dla białych figur lekkich, w szczególności dla skoczka, no i Alechin oczywiście z tego korzysta. Skoczek atakuje jednocześnie hetmana na E7, atakuje gońca na B4 i atakuje pionkę na C7. Piękna figura, ileż możliwości, ileż ataku. EUB dał szacha na D1, po czym wycofał gońca, dał szacha na H4 oczywiście, przepraszam, król odszedł na D1 i teraz wycofał swojego gońca na pole A5, Max EUB. Założenie proste. Trzeba bronić swojego gońca, a jednocześnie bronić punktu C7. Na to jednak rozwija z tempem swoją kolejną lekką figurę, Alechin, skoczek F3. I teraz błąd ze strony Maxa Ołowego. Hetman H5. Przeoczył w tym momencie EUB taktyczne uderzenie ze strony Alechin. Skoczek F6 szach. Oczywiście nie ma wyjścia. Trzeba skoczka pobić, bo gdyby się odeszło gdzieś królem, no to w następnym ruchu traci się hetmana. Zobaczmy, co by się wydarzyło, gdyby zagrał w tym momencie skoczkiem EUB. On tak nie zagrał, ale gdyby. Pionek bije na F6. Jeżeli teraz król na D8, to hetman E7 mat. To jest jasne. Zaś jeżeli król na F8, to hetman E7 szach, król G8 i następuje mat z pola E8, bądź też ewentualnie z pola D8. W tej sytuacji zdecydował się po ruchu skoczek F6 szach, EUB na odbicie pionkiem z G6. Ponownie następuje szach z pionkiem EBN na F, odsłaniając drogę hetmanowi i odszedł w tym momencie EUB na D8. Widzimy, że nie przechodzi wcześniejszy wariant z daniem szacha czy matą na E7, bo to pole jest bronione przez skoczkę. Ale Alechin podciągnął wieżę. Wieża E1 i grozi mat na polu E8. Pola E8 można bronić poprzez odejście skoczkiem, na przykład na H6, albo przez pobicie pionka na F6, no ale wtedy skoczek nie broni już pola E7. Jedyne, co można by tutaj zrobić, żeby ten król jeszcze mógł gdzieś uciec, to na przykład zagrać pionkiem na C6 albo na C5. Ale EUB uznał, że to już jest... To był upór godny lepszej sprawy, że lepiej to już się po prostu poddać. I tak też się stało. Partia po ruchu wieża E1 dobiegła końca, bo uznał EUB, że nie ma tu już żadnych sensownych obron na dłuższą metę i że po prostu w tej akurat partii Alechin go rozgromił. I jeszcze jedna rozgrywka. Frank Marshall białymi, a czarnymi Chigorin, zatem również szachowa waga ciężka. D4, D5, C4 i teraz posunięcie skoczkiem na C6. Ten ruch charakteryzuje obronę Chigorina, nazwaną właśnie jego imieniem i między innymi w tej partii zdecydował się zastosować taki, a nie inny system, który wiele razy przynosił mu sukcesy, no ale akurat, jak się okaże zaraz, nie w tej partii. Skoczek C3, pionek debi na C4, D5, skoczek A5. No, już widzimy ten skoczek tutaj trochę zdeplasowany, no ale kto wie, być może jeszcze przy poprawnej grze dałoby się coś z nim zrobić. Goniec F4, goniec D7, też taki trochę nietypowy ruch, jak na od razu tą część partii debiutową, no ale jeszcze na taki ruch zdecydował się Chigorin. E4, E6, pionek D bije na E6, no i teraz widzimy, że te wszystkie tutejsze plany wcześniej zastosowane przez czarne rozwoju figur, tutaj z tym skoczkiem na A5, z tym gońcem na D7, sprawiają, że teraz dość ciężko o jakiś taki naprawdę sensowny ruch, który można by w pełni powiedzieć, że to jest to, co trzeba zrobić. Bo zobaczmy. Jeżeli by teraz pobić gońcem na E6, to się nie spodobało Chigorinowi. On tak nie zagrał. Bo zauważył, że hetman bije D8 i jeżeli pobije w naturalny sposób wieżą, to wówczas pada punkt C7 i pada skoczek na A5.
Z kolei gdyby pobić królem, to okazuje się, że wieża na polu A8 może mieć problemy z włączeniem się do gry. Przede wszystkim, żeby ta wieża znowu zaczęła grać, trzeba by zapewne gdzieś odejść królem. Powrócić gdzieś na kolumnę E. No ale gdyby na przykład odejść na pole E8 albo E7, to ponownie padnie punkt C7. Gdyby zagrać królem na D7, no to też ta wieża, nawet jeżeli później zagra na D8, to król by musiał się wtedy cofać na przykład na C8, taka sztuczna roszana. Ale ileż to wszystko zajmie czasu? Ileż tu posunięć trzeba wykonać? To wszystko się nie podobało Chigorinowi. Uznał więc, że po posunięciu D bije na E6, on zagra pionkiem F na E6. Zdawał sobie sprawę z tego, że psuje sobie po raz kolejny strukturę pionkową, że ma słabość na C4, że ma słabość na E6, ale widział też plusy. Zostanie mu hetman, potem zrobi długą roszadę, no i przy użyciu właśnie czy to swojego hetmana, czy też faktu, że na przykład tu będzie jakaś może próba ataku wieżą po roszadzie długiej z D8 na hetmana na D1, jakieś tego rodzaju jakieś próby sensownego ustawienia, że to wszystko sprawi, że to będzie skuteczna rekompensata za popsucie struktury pionkowej. Ale zawodnik tej klasy, co Chigorin, przeoczył coś jeszcze. Coś bardzo, bardzo prostego. Hetman H5, szach. I co się okazuje? Niezależnie od tego, w jaki sposób obronią w tym momencie swojego króla czarny, to nie zostanie obroniony skoczek na A5. Nieszczęsny skoczek, który już w czwartym posunięciu gdzieś się schował na bandzie, na skraju szachownicy, na polu A5. Po posunięciu G6 zostaje stracony. I już w dziewiątym ruchu Frank Marshall ma przewagę figury. Niebywały. Szachista tej klasy, co Chigorin, przegrał na dobrą sprawę w 9 posunięć. On się jeszcze chwilę bronił, ale ostatecznie złożył broń, no bo był to opór beznadziejny. To były więc te trzy partie, które chciałem dzisiaj zaprezentować. I od razu wyraźnie zaznaczę. Nie chodzi tutaj o to, żeby z tych arcymistrzów się w jakiś sposób na przykład śmiać czy nabijać, że zagrali źle. Owszem, zagrali źle, ale to nie jest dowód na to, że mieli niskie umiejętności szachowe, bo to byli wszystko szachiści znakomici. To jest dowód na to, że szachy są grą ludzi i jeżeli grają w nie ludzie, to mogą zdarzyć się nawet duże, grube, bardzo proste na pierwszy rzut oka błędy, ale jednak nawet szachista naprawdę wybitny czasami może mieć gorszy dzień, czasami może coś przeoczyć i tak właśnie było w tych trzech partiach. To właśnie odróżnia partie grane przez żywych ludzi od partii granych przez bezduszne komputery. Owszem, partie grane przez Rybkę, Houdiniego, Stockfisha czy jakiś inny silnik bądź program będą pozbawione takich taktycznych błędów, będą idealne, ale z drugiej strony brakuje w nich elementu ludzkiego, czyli niekiedy objawiającego się właśnie przez proste błędy. Oczywiście nie życzymy sobie oglądania partii z błędami najczęściej, bo jednak jak już to nawet w przypadku arcymistrzów oczywiście też oczekujemy tego, żeby były one wspaniałe, piękne i bezbłędne. No ale jednak czasami te błędy się zdarzają i osobiście wolę jednak partię graną przez arcymistrzów, w której może się zdarzyć jakiś niewielki błąd, niż stuprocentową pewność, że komputer zauważy wszystko, jeśli chodzi o taktykę. Jak widzimy, szachy potrafią być taką grą, gdzie nawet najlepsi czasami się pomylą, a to też może być takim pewnym jakimś usprawiedliwieniem przed nami, jak sami gramy i popełnimy błąd, to możemy sami przed sobą się usprawiedliwić, że nie tylko my, nawet ci najwięksi, także popełniają błędy.